Szczęść Boże, coś Wam powiem. Wielbłąd ma łatwiej niż bogaty. Ciekawe spostrzeżenie, bo wielbłąd nosi swój garb. Na garbie czasem niesie pakunki lub wiezie człowieka. A człowiek ciągle do czegoś jest uwiązany. Do ludzi, do miejsc, do rzeczy. Wszystko jest takie ważne. Wczoraj bogaty młodzieniec odszedł zasmucony, bo nie chciał się pozbywać swojego majątku. A dziś Piotr mówi, my zostawiliśmy wszystko i co z tego będziemy mieli? To ważne pytanie w kontekście sądu ostatecznego. Kiedy wyjdzie, jak żyliśmy i czego oczekujemy w zamian. Kto więc się może zbawić? Święty Jan Chryzostom mówi, łatwiej jest bowiem słońcu nie ogrzewać ani świecić, niż chrześcijaninowi nie oświetlać. Nie chcieli znieważać Boga. Jeśli naszymi sprawami dobrze pokierujemy, wszystko to zaistnieje na pewno. Wyniknie jakby z natury samej. Wychodzi na to, że nie tylko dobre czyny i zachowanie przykazań są ważne, ale przede wszystkim wolność, która do niczego nie zmusza i z niczym nas nie wiąże. Bogactwo w samym sobie nie jest złe, jeśli doszliśmy do niego ciężką własną pracą i nie uczyniliśmy nikomu krzywdy. Jeśli ono nie zamyka mnie na najbardziej potrzebujących i pozwala pielęgnować wartości duchowe, to ono jest dobre. Bogactwo ma to do siebie, że daje tylko pozorne i teoretyczne poczucie siły. Dobra materialne łudzą nas tym, że jeśli będziemy je posiadać, to będziemy ludźmi niezależnymi i wolnymi. Tymczasem to od nich się uzależniamy i to ich tak bardzo pragniemy, że nasze życie podporządkowujemy w sposób absolutny materii, która dziś jest, a jutro jej nie ma. Pan Jezus ostrzega nas, abyśmy dóbr tego świata nie czynili celem naszego życia, ani nie szukali w nich potwierdzenia swojej wartości. My ich potrzebujemy i to codziennie. Mamy wiele potrzeb. Jeść, pić, spać, mieszkać, ubrać się. Również pieniądze są nam potrzebne, bo dzięki nim możemy zaspokoić swoje potrzeby duchowe. Kupimy książkę, która otworzy przed nami nowe drogi, albo wesprzemy potrzebującego. Lecz to ciągle są tylko środki do celu. Największą nędzą człowieka jest to, gdy upatruje swojej wartości w tym, co posiada. Znaczy prawdziwa wartość nie jest ukryta przed ludźmi w naszym sercu i okazywana wtedy, gdy faktycznie chcemy uczynić coś dobrego bez rozgłosu? Orygenes wyobrażał sobie, że droga do nieba będzie jak przejście przez komory celne, na których siedzące złe duchy będą odbierać nam to, co do nich należy. I tak też jest z owym uchem igielnym, by przez nie przejść, trzeba zdjąć wszystko z wielbłąda, by mógł się przycisnąć, a bagaż trzeba przenieść oddzielnie. Tymi bagażami niestety są nasze wady i przyzwyczajenia. One czasem zrosły się z nami tak bardzo skutecznie. Pozbywanie się ich jest bolesne, ale jakże wyzwalające. Według proroka Amosa nadejdzie czas, że człowiek poczuje głód. Nie chodzi o chleb i wodę, ale o głód słuchania słów pańskich. Wtedy człowiek zacznie się błąkać w poszukiwaniu ich, by zaspokoić swoje pragnienie, lecz ich nie znajdzie. Dlatego Jezus, odpowiadając Piotrowi, zapewnia, że każdy, kto oddaje swoje życie Jemu, nie będzie pozbawiony tego, co jest do życia potrzebne. To się nazywa opatrzność Boża. W końcu pracujemy tak, jakby wszystko zależało od nas, ale ufamy Bogu, jakby wszystko zależało od Niego. Z Panem Bogiem.